w kryzysie emigracyjnym. Emigracja została zbudowana w 1978 roku, została przekazana do Polski z Ameryki w 2002 i teraz nazywa się ORP Kościuszko. Jak czeska, włoska mogę dać, że przedtem jednostka nazywała się USF Wandsworth i zanim weszła do czynnej służby amerykańskiej Navy, zagrała w filmie pod tytułem Polowanie na Czerwony Październik, który opisywał wojnę, zimną wojnę amerykańsko-rosyjską, a w filmie tym jeden z ról zagrał Sztof Janczar, znany z serialu polskiego Wojna domowa. Jednostka ma 135 metrów długości, mniej więcej 4 tony wyporności, prędkość prawie 30 węzłów. Została zbudowana głównie jako do zwalczania jednostek podwodnych, czyli łodzi podwodnych, a też ma na wyposażeniu ręczne karabiny maszynowe oraz brzydkie ramki rakietowe. Thank you.
czym się jutro może zobaczymy. No, no.